Nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Wenanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by myśli me, by gesty me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Wenanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by me spojrzenia, uśmiechy me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Wenanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by dusza ma, by serce me nadzwyczajnymi stały się, nadzwyczajnymi stały się, nadzwyczajnymi stały się. Ojciec Maksymilian mawiał, że ojciec Wenanty czyni rzeczy zwyczajne w sposób nadzwyczajny. Dlatego tu i teraz rozważ, bracie i siostro, jaką chcesz powierzyć intencję. Przez przyczynę ojca Wenantego. Rozważ, bracie, siostro, o jakie łaski chcesz prosić przez przyczynę ojca Wenantego. Przygotuj swoje serce razem z ojcem Wenantym dziś wieczorem.
Niech Duch Święty Ciebie poprowadzi. Ojciec Venanty, niech Tobie towarzyszy. A Ty poddaj się Duchowi Świętemu, by mógł przygotować Twoje serce. By nowenna, którą chcemy rozpocząć razem od jutra, była owocna dla Ciebie teraz i na wieki. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by czyny me, by słowa me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by myśli me, by gesty me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by me spojrzenia, uśmiechy me nadzwyczajnymi stały się. Ojcze Venanty, naucz mnie, jak żyć, zwyczajnie żyć, by dusza ma, by serce me nadzwyczajnymi stały się. Nadzwyczajnymi stały się. Nadzwyczajnymi stały się.